Jest na pewno to bardziej optymistyczny tytuł od debiutu. Zgodzi się z tym? Także w warstwie muzycznej jest bardziej optymistyczny. No, dlatego właśnie pierwsza płyta nosiła tytuł Znaki Zapytania. Ta jest kontynuacją pierwszej płyty, tam jest wiele, wiesz, punktów odniesienia. I myślę, że słuchacze, którzy jakoś tam szukają mojej twórczości, znają płytę Znaki Zapytania i także właśnie pod tym kątem nagrywałem album Galimatias, że jest to kolejna część. Po 5 latach, po Znakach Zapytania, kolejna płyta od Procenta, to jest zupełnie, wiesz, inna jazda niż Szybki Szmal, inna jazda niż MZ Procent, inna jazda niż wszelkie featuringi, które nagrywam, czy pojedyncze kawałki, czy jakieś mixtape typu Toast. To jest płyta nagrywana z Malinem. Staraliśmy się to robić w najlepszych możliwych warunkach. Zainwestowaliśmy w współpracę z najlepszymi specjalistami, bo wiem, że takich płyt nie jestem w stanie wydawać co rok, tylko co 5 lat, albo co 3 może, albo co 2, ale na pewno nie jest to proste i pod względem organizacyjnym, i pod względem takim typowo już merytoryczno-artystycznym. Pomimo pewnych zawirowań życiowych, o których nie musimy mówić, pewnych rzeczy, które wywnioskowałem, znając się, to pewnej frustracji, która też w tobie siedzi, przejawia się na tej płycie, ale delikatnie, to nagrałeś naprawdę optymistyczną płytę. No wiesz, cały czas, mimo że jest jak jest, mimo że tych problemów jest coraz więcej, bo jesteśmy coraz starsi i wiesz, już nie jest tak jak za mało lata, nie jest tak jak było 5 lat temu. Troszeczkę muszę teraz być bardziej samodzielny, muszę więcej rzeczy ogarniać. No to wierzę w to, że cała ta historia się zakończy happy endem, jak w amerykańskim filmie, także... Albo chociaż w bollywoodzkim filmie, albo w jakimś polskim filmie chociaż. Także no nie widzę powodów, żeby tutaj całkowicie popadać w jakiś dekadentyzm i wiesz, fatalizm. Mimo że rok 2012 przed nami. Tak. Miałeś polemiki na tle muzycznym z Malinem? Podobają ci się te przerywniki, bo wczoraj coś delikatnie kręciłeś na sobie. Z Malinem bardzo dużo mieliśmy polemik w trakcie nagrywania płyty. On jest też bardzo charyzmatyczny w takim sensie, że lubi, jeśli jest tak, jak on chce. Także to nie była na pewno taka płyta w nagrywaniu, że dostawałem bity, Malin to realizował, bo też to jest ważne, że to nie DJ Zero w LWW rejestrował wszystkie wokale, tylko właśnie Malin. My przychodziliśmy sobie wieczorami do studia, żeby wąchać winyl, zamykaliśmy się tam, często dostawaliśmy klucze od DJ Zero i siedzieliśmy, nagrywaliśmy. I kilka razy na przykład ja uważałem, że nagrałem dobrą zwrotkę, a Malin mówił, jest 100%, to jest kiepskie, nie podoba mi się to, weź to nagraj inaczej. No i ja wtedy nagrywałem inaczej trochę. Malin mówił, wiesz co, tutaj jeszcze powinieneś to zmienić, ale na spokojnie, bo jestem też indywidualistą. Starałem się wsielić te jego pomysły w życie. No ale jak on mówił już trzeci raz, że na przykład to mu się nie podoba, bo coś tam, bo sobie wymyślił w swojej artystycznej głowie zupełnie inaczej, no to już mi się białko zaczynało ścinać. Już zaczynałem być taki, wiesz, troszeczkę nerwowy i tak dalej. Też było kilka razy tak, że na przykład nagrałem piosenkę, utwór, po czym Malin mi mówił, że nie podoba mu się tekst, że to jest na przykład... Tak było z utworem Jadę na rowerze. Nagrałem zwrotkę po raz pierwszy, byłem z niej dosyć zadowolony. Malin powiedział, że nie podoba mu się ta zwrotka, powiedzmy tam od 6 wersu, że nie idzie w tym kierunku, co powinna. I musiałem ją pisać od nowa. No, zanim ją zacząłem od nowa pisać, to już chciałem w ogóle nie nagrywać, już chciałem puścić ten kawałek i tak to mniej więcej wyglądało. No ale w końcu, jak nagrałem ją po raz drugi, zmodyfikowano, bo w końcu zostawiłem bodajże 6 wersów faktycznie i potem zupełnie co innego napisałem. Efekt był taki, że przyznałem Malinowi rację. Bo z Malinem to jest trochę jak z rodzicem. Czyli czasem buntujemy się w trakcie wymiany poglądów i wspólnych interakcji, relacji. No ale po czasie zwykle to rodzic stawia na swoim. I często przyznajemy naszym rodzicom rację. Tak samo właśnie jest z Marcinem. Zresztą ja mam do niego wielki szacunek za to, że jest dojrzałym muzykiem, że
ma w sobie bardzo dużo oryginalności, że nie powiela jakichś tam patentów za oceanu. Zresztą zawsze tak z nim było, że on nie jest takim typem, który robi wszystko tak jak inni, wręcz przeciwnie. Także no, współpraca była na pewno bogata w różne polemiki, ale zarazem twórcza bardzo mocno, bo myślę, że dzięki temu, że razem jesteśmy takimi trochę indywidualnościami, razem mamy swoją bardzo specyficzną jazdę, to zazębienie przyniosło nową jakość. Co cię skłoniło, żeby rozpisać tak pesymistyczną wizję przyszłości permanentnej inwigilacji? No nie wiem, czy to jest taka wizja przyszłości. To kolejny przykład właśnie na kawałek, który z jednej strony może być wizją przyszłości, a z drugiej dotyczy teraźniejszości. Bo przecież, jakby nie patrzeć, teraz wiesz, możesz trafić do więzienia za jakąś tam śladową ilość, powiedzmy, miękkich narkotyków. Można teraz mieć proces za to, co się powiedziało. Wiesz, to nie jest tak, że to jest jakaś wizja przyszłości. Są kamery w blokach. W Polsce nie ma liberalnego prawa. A ta wizja, którą ja nakreśliłem, jest na pewno przerysowana troszeczkę. Jest taką hardkorową, radykalną perspektywą. Ale też właśnie dlatego taka jest, żeby dawała do myślenia. Bo chyba nie chcemy, żeby doszło do takiego momentu, kiedy właśnie żyjemy w takim świecie, jak ten przedstawiony w kawałku Permanentna Inwigilacja. Teraz trochę się zmieniło, bo powiedzmy, że może niekoniecznie to musi już pójść w takim kierunku, ale jak pewnie wszyscy pamiętają, przez dłuższy czas właśnie takie było nastawienie władzy do społeczeństwa, żeby ich kontrolować w jak największym stopniu. Ja jestem hip-hopowcem, czyli bardzo sobie chwalę wolność i słowa, i w ogóle wolność jednostki. Gdybym żył w takim świecie jak w permanentnej inwigilacji na co dzień, to myślę, że byłbym bardzo nieszczęśliwy. To o tym Nowickim. Jak doszło do współpracy, no co mógłbyś powiedzieć o tym człowieku? Bo wiem, że tam doszło w ten sposób, że kilka razy na bitwy freestyle'owe, kilka jeszcze ładnych 5 chyba czy 4 lata temu przychodziło dwóch panów, Jacków Bławutów, jeden senior, drugi junior. I tak ich poznałem, nawiązałem z nimi jakąś tam, powiedzmy, znajomość. No i zaniosłem im płytę MAZ% jedyneczka, żeby sobie posłuchali. Oni akurat kręcili film, jeszcze nie wieczór. W tym filmie był pewien wątek hip-hopowy, jeden z bohaterów miał być hip-hopowcem. No i stwierdzili, że skoro mają znajomego hip-hopowca, który nagrał płytę, która im się podoba, to mogą go zaangażować właśnie do filmu. Moje zdanie polegało na tym, żeby uczyć jednego z aktorów, Antoniego Pawlickiego, bycia hip-hopowcem, czyli tam jakoś rapowania. Jak to się udało, no to niech każdy oceni. Powiedzmy, że hip-hopowcem nigdy prawdziwym nie będzie. Płyty raczej nie sądzę, żeby... No nie, raczej nie nagra płyty, ale zaangażowałem się właśnie w produkcję tego filmu. Przy okazji okazało się, że będę występować też w jednym momencie, w jednej scenie właśnie odgrywając samego siebie, bitwę freestyle'ową za Antkiem, plus właśnie z Janem Nowickim i z beatboxerem TikTakiem. Zostałem wprowadzony kiedyś do garderoby Jana Nowickiego. Poznałem go, powiedziałem dzień dobry i musiałem mu w twarz nawinąć wszystkie teksty, które na tej bitwie właśnie Antek mu jedzie, czyli no jak ktoś widział film, to wie, o co chodzi, że jest tam już niekoniecznie takim amantem, jak był tam 30 lat temu. No i nasza znajomość rozpoczęła się przez to, tak powiedziałbym, po męsku mocno, bo Jan Nowicki myślę, że do dzisiaj gdzieś tam pod skórą ma ochotę procentowi tutaj jakiegoś ćwieka wbić.